Drodzy Państwo, na Festiwalu Wisły można spotkać setki, o ile nie tysiące gości odwiedzających nasze stoiska, rozmawiających z naszymi flisakami, szyprami. Miałem przyjemność spotkać Beatkę, Krysię i Jarka, którzy przyjechali do nas skąd? Z Wielkopolski, a konkretnie zza Jarocina. Zza Jarocina przybyliście do nas. Beato, co spowodowało, że jesteś dzisiaj tutaj z nami w Toruniu? Fascynuje mnie Toruń. Od dawna byłam tu ostatnio, jak byłam dzieckiem w szkole podstawowej z wycieczką szkolną i tak mnie tutaj ciągnęło. A wracamy z Mazur, z wakacji, więc po prostu musiałam tu wstąpić i przywitać się z Kopernikiem. Beatka kończyła podstawówkę niedawno i zatęskniła do Kopernika, przyjechała do nas. Jareczku, ty na Mazurach zapewne popływałeś jakimś jachtem, jakąś żaglówką, tudzież kajaczkiem. Tutaj zauważyłeś mnóstwo łodzi, które poruszają się po rzece Wiśle. Historyczne przed chwilą się przed nami prezentowały. Które Twoim zdaniem są najciekawsze? Najstarsze. Najstarsze, proszę bardzo. Jarosław Polskę zbaw i tutaj nam mówi od razu najstarsze. Jarosławie, czy ty wiesz, że na tej chociażby łodzi, która płynie na tej Marii, można nie tylko towary przewozić, ale można pomieszkać. Czy chciałbyś taką przygodę przeżyć? Dlaczego nie właśnie? Jest to fascynujące, dlatego że nigdy na takiej łodzi nie spałem. Nie spałeś? Nie. Krysiu, ty dołączyłaś do tej cudownej pary z przyczyn? Myśmy razem zorganizowali ten wyjazd po prostu. Ja zabrałam znajomych pokazać im Mazury, bo mam tam brata i już parę razy byłam, wiedziałam gdzie, co i jak jechać i po prostu zabraliśmy ich, żeby im pokazać. Świetnie, drodzy Państwo. Ta ekipa była na Mazurach, ale wiedząc o tym, że w Toruniu się dużo dzieje, Beata pamięta jeszcze przystojnego Kopernika, jak tutaj będąc pacholęciem przemierzał ulice toruńskie, postanowiła odwiedzić nas na festiwalu. Byli na stoiskach, jedli sobie, pili, bawili się i na pewno spróbują skorzystać z rejsu. Tutaj zresztą Jarek, widzę, łypie okiem cały czas na nasze galary. Kochani, zapraszamy na festiwal. Goście z Wielkopolski bawili się z nami. Myślę, że i dla Państwa będzie mnóstwo atrakcji. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Miło było.